Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Za chwilę na scenie pojawi się kolejny młody przyjaciel fundacji. Tego artystę, wykonawcę, piosenkarza chciałem zapowiedzieć również i ja. Teraz niech Państwo uważają, jak będą wstali, bo tu będzie mnóstwo wazeliny. To jest człowiek, no człowiek. Co tu dużo opowiada? To dumnie brzmi. Co tu dużo opowiada? To nie jest człowiek, to jest anioł. To, co ten człowiek robił jeszcze jak nie było fundacji, a tym bardziej to, co robi, jak już jest fundacja, tego się nie da opisać. Nawet jak nie proszę o nic, ten człowiek po cichu pomaga, przykład chociażby z wczoraj. Nawet jak on nie wie, że pomaga, to pomaga fundacji. Więc to jest pomaganie 25 godzin na dobę. Laureat Nagrody Przemek Dzieciom, oczywiście już dawno. Taki dziwny zbieg okoliczności, że pierwszy raz szpital odwiedził dokładnie co do dnia 2 lata temu. Pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, dokładnie tydzień temu w Warszawie odbył się bal Gwiazd Dobroczynności, gdzie ten człowiek był nominowany przez Fundację Przemek Dzieciom w kategorii pomoc charytatywna. Dzięki Państwa głosom wygrał, dzięki czemu Fundacja Przemek Dzieciom otrzymała 5000 zł, za co Państwu bardzo dziękuję. Za każdy głos dziękuję. Już chyba muszę kończyć. Wyjdzie, wyjdzie. Przed Państwem człowiek, twarz... Kończę. Spokojnie, to by... Twarz, później pogadam. Twarz Fundacji Przemek Dzieciom, Mateusz Damięcki. Witamy, zapraszamy. Tośmy się nagadali, Romek, co? Mateusz Damięcki. Anioł, jak Państwo słyszeli. A mój syn mówi, Krzyś, skupusia puchatka po prostu. Mówi się, że dla aktora najważniejsze jest, żeby dobrze wyglądał. Nie wiem, jak to jest, ale może w ogóle lepiej, żebym już nie śpiewał, nie? Pozwolicie Państwo, że przestanę mówić po aktorsku, bo to strasznie męczy, dobrze? To przejdę do normalnego mojego głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest bosko, dziękuję. A wiecie, po czym poznać aktora? Że to aktor wraca nocą przez las rowerem? Bo jeżeli jest to aktor, to reflektorek ma skierowany na siebie. Także tak, to może... Jakby prawda, dosyć o mnie. Przemek, może teraz ty coś powiesz, co ostatnio widziałeś ze mną w kinie, co? Dobra, koniec. Koniec, obiecuję, koniec. Chciałbym się z Państwem podzielić czymś dla mnie bardzo ważnym. Opowieścią o tym, jak poznaliśmy się z Przemkiem Szalińskim, dzięki którego łaskawości mogę dzisiaj tu być. I chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że traktuję to jako ogromne wyróżnienie. Za co jeszcze raz chciałbym, Przemek, tobie podziękować. Przemek? Jesteś gdzieś? No, pewnie go nie ma. Moja przyjaciółka Magda Różdżka zadzwoniła do mnie kiedyś, znana aktorka, i spytała, czy nie chciałbym pomóc dobremu człowiekowi. Oczywiście się zgodziłem. Bardzo lubię Magdę Różdżkę. Umówiliśmy się z Przemkiem, że skontaktujemy się ze sobą za pomocą Facebooka, co zresztą uczyniliśmy. Na początku byłem dość zdystansowany, nie podawaliśmy sobie swoich telefonów komórkowych.
Przemek poprosił mnie, żebym przyjechał pewnego dnia tutaj do was, do Gdańska i spotkał się z dzieciakami w szpitalach. I rzeczywiście, znalazłem taki termin, było to w trakcie trasy teatralnej z przedstawieniem pod tytułem Klaps 50 twarzy Greya i rzeczywiście udało mi się znaleźć po jakichś dwóch miesiącach parę godzin na to, żeby spotkać się z dzieciakami. Do dzisiaj pamiętam, że zapisałem sobie te informacje bardzo skrzętnie w kajecie, bo człowiek uprawiający mój zawód nie rozstaje się z kalendarzem. I przyjechałem rzeczywiście do Gdańska. Było to chyba czwarte czy piąte miasto z kolei na naszej trasie teatralnej. Tylko nie wziąłem ze sobą kalendarza. I kiedy przyjechaliśmy do Gdańska o godzinie 12 w południe i Iwona Gratkowska z Teatru Polonia, dziewczyna, która zajmuje się naszymi wyjazdowymi przedstawieniami, powiedziała: Mateusz, prosiłeś, żeby być dzisiaj w Gdańsku wcześniej przed przedstawieniem, zrobiliśmy to dla ciebie. To ja tak pomyślałem sobie, cholera jasna, no fajnie, fajnie, tylko po co ja tu jestem o tej 12? Przecież przedstawienie mamy o 19 dopiero. Wiecie, co zrobiłem? Poszedłem na spacer, poszedłem na bardzo dobry obiad i położyłem się spać. Wstałem o godzinie 17, o 18 byliśmy tutaj w nocie. Przygotowałem się do przedstawienia, o 19 stanąłem po raz pierwszy na scenie, o 21.30 byliśmy z powrotem w samochodzie i wracaliśmy do Warszawy. I nagle dostałem wiadomość, nie od razu, ale dostałem wiadomość koło godziny, hello, my się już znamy. I nagle dostałem wiadomość około 22 z minutami i pewnie wyobrażacie sobie państwo, co poczułem, kiedy ją przeczytałem. Odbieram, a tam Przemek Szaliński pisze: no mi to w zasadzie wszystko jedno, ale dzieci na pana czekały. Dodał jeszcze, że przygotowały dla mnie jakąś laurkę. Ja myślałem, że wybuchnę w tym samochodzie. Czułem się strasznie. Czułem się jak przysłowiowy groch przy drodze. Błagałem Przemka o przebaczenie przez dość długi czas. Zażądałem od Magdy telefonu do Przemka. Magda mi go podała i zdzwoniliśmy się z Przemkiem. I to jest klasa tego faceta. Pokazał ją właśnie wtedy, kiedy uwierzył, że straciłem rachubę czasu i tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jestem, co robię, ponieważ było to chyba 9. czy 10. przedstawienie z kolei w ciągu 5 czy 6 dni. I to jest klasa tego człowieka, ponieważ on mi wybaczył i dał mi drugą szansę. Gdybyśmy byli wszyscy tacy jak Przemek Szaliński, świat byłby naprawdę dużo piękniejszy. A może tyle gadania. Pozwolicie państwo, że wyciągnę przypominajkę. Tekst pisałem jeszcze wczoraj, także ważne, że mam go ze sobą. Oryginalna piosenka nie nadawała się do zaśpiewania, ponieważ była główną piosenką przewodnią przedstawienia pod tytułem Klaps 50 twarzy Greya. Nie wiem, czy ktoś był na tym przedstawieniu. Nie o to chodzi. Nie wiem, czy pamięta pani, co było w tej piosence. Czemu się pani czerwieni? Siedzi tu z nami Paulina Andrzejewska, choreografka tego przedstawienia i Paulinka dobrze wie, na czym polega to przedstawienie, ponieważ układała mi striptease do tego spektaklu. Musiałem zastąpić parę słów innymi słowami i ponieważ z wiadomych względów nie mogę tej piosenki śpiewać dla tej osoby, dla którą ją przygotowałem, a mianowicie dla Przemka, muszę sobie znaleźć jakąś kobietę, która zechciałaby być odbiorcą tego utworu. Pani Henryko. Czy zgodzi się pani? Tylko nie wiem, ma pani poczucie humoru. No dobra, słuchajcie, na dzisiejszą okazję specjalnie napisany przeze mnie utwór, piosenka laryngologiczna. Powiedz, czy
mogę w nos wodę lać ci. Gdy posmyram cię w migdał, to czy będziesz się śmiać w mig? I czy wolno mi dmuchać w twarz ci na złość i do ucha wkładać coś? Zostań mą pacjentką uszną. Będę bardzo starał się. A gdy zrobi ci się duszno, to za okno wystawię cię. Małżowina na błysk, przewód słuchowy masz drożny. Zauważyłem to przypadkowo, gdy schyliłem się wciskając ręką zepsuty natrysk nożny. Ale gdybym ci on jednak do ucha coś, na pewno nie, czy może jednak tak. Wejść w ślimaczek twój, perełko, ze Eustachiuszem spotkać się. Młotkiem stuknąć w kowadełko. To marzenie me, to mój cel. Do, de, na, di, do, da, dom, do, da, dom, da, dom, da, dom, do, Eustachiuszem, da, dom, da, da, dom, da, dom, da, dom. Jasności wszak wciąż jest mi brak. Czy mówisz w kwestii łóżka tak? Chcę w strzemiączko puknąć z wdziękiem. Ktoś nie znał słowa ból. Chcę, byś płonęła czystym. Obiecuję, że będzie cool. Obiecuję, że będzie cool. Obiecuję, że będzie, będzie, będzie. Że będzie, będzie, będzie. Że będzie, będzie, będzie. No to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Specjalne podziękowania dla Mateusza. Które natychmiast zostały przekazane dla pani Henryki. Teraz zakryj te uszy, będzie laudacja. Przed nami moment historyczny w dziejach mojej działalności i w dziejach tym bardziej fundacji. Obok mnie stoi człowiek, bez którego nikt sobie chyba nie wyobraża dzisiejszego koncertu. Człowiekowi, któremu zawdzięczam bardzo dużo.
i chciałem podziękować mu. A to wszystko. Bardzo dziękuję. Nie, jeszcze nie. Dzieci tak się śpieszy. Za to wszystko, co Mateusz robi dzisiaj, tylko mówimy o działalności charytatywnej, działalności fundacyjnej. Po raz pierwszy w historii, ponieważ Mateusz już dostał nagrodę Przemek Dzieciom, otrzymał tydzień temu statuetkę Gwiazdy Dobroczynności. Po raz pierwszy w historii mojej działalności wprowadzam nowe odznaczenie. Nie chcesz, to mogę nie dać. Związane i z moim nazwiskiem, i z nazwiskiem tego pana, i z naszą działalnością. Na kominku to się nie zmieści. Obok mnie stoi człowiek, który za parę sekund... Wiem, że mi wisi, ale proszę się nie śmiać. Mogę jeszcze, tak? Coś chyba usłyszałem. Przed państwem i za mną honorowy członek Fundacji Przemek Dzieciom Mateusz Damięcki. No, chodź. Pokażcie ten szalik z obu stron, Przemku. Mateuszu. O właśnie.